Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Origin. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli jesteście nowi na kanale, z dzwoneczkiem. Najpierw musimy ogarnąć sobie tutaj po pierwsze strzały. Dlatego udałem się do naszego ziomeczka tutaj, zwanego Kuźnią. Dokładnie tak, gościu się nazywa Kuźnia. Żeby po pierwsze mu też sprzedać troszeczkę rzeczy. Deal. Tego na przykład nie mogę sprzedać, bo jest w użyciu, co mnie cieszy. Ale tak jak widzicie, fajnie by było w ogóle sprzedać mu wszystko, nie? Tak ogólnie. To by było najlepsze. Ale niestety tak się nie da. Wyciągnę z niego jak najwięcej kasy, żeby ten łuk jest w użyciu. Więc go nie możemy sprzedać, no ale tu mamy jakieś ósme levelowe i tak dalej. Więc sobie to szybko ogarnijmy. A oczywiście biorę ten, który jest najlepszy, nie zawsze. Tarczę też mam tutaj jakąś fajną fioletową, znalazłem jakiś czas temu. Masakra, ile tu jest tych rzeczy do sprzedania. Materiały zostawiam oczywiście, tego nie będziemy sprzedawali. I zobaczmy, czy on może mi coś ciekawego zaoferować. W sumie to nie. Dobra, a ulepszyć coś możemy? Ulepsz. To jest to, co dostałem w ogóle na samym początku. Nasza tarcza też jest do ulepszenia. Spoko, zobaczmy czy to... Bo te tarcze dostałem i ten... I te rzeczy dostałem w ogóle przy kupnie gry. Dlatego zobaczę sobie, czy to nie jest lepsze. No jest to lepsze, jasne, że to jest lepsze. Tych rzeczy nie można sprzedać, nie? To jest spoko. No i tarcza też jest lepsza. Więc te rzeczy, które tu mam dla gościa, to oczywiście sprzedamy to z powrotem. Dobra, no i łuk zostaje, bo łuk nie mam. I dzisiaj robimy sobie quest, który się nazywa Koniec Węża. Jest to zadanie główne, kolejne. Dotyczące też AI właściwie, tak jak widzicie. Żeby to dalej zrobić, to musimy tego kolesia ogarnąć, tego questa właściwie ogarnąć. Więc no dzisiaj to robimy, nie? Robimy Koniec Węża dzisiaj. Czyli musimy znaleźć siedzibę królewskiego skryby. O, nie trafiłem w ten przejście. A jego siedziba królewskiego skryby znajduje się w północnej części pałacu. O, tu jest jakiś papierot, więc też sobie mogę go ogarnąć. Dobra, jak już tu jestem, to sobie ogarnę ten papirus. Muszę jakoś wejść do środka. Czy masz? A ty tylko po papirus. Ścieżka natury we wschodniej... Serio? We wschodniej części Nomy Kanopos rozciąga się pustkowie, gdzie w ciele drzewa został powalony i straciło swój dom. Gdzie wiele drzew zostało powalonych i straciło swój dom. Czekam przy osieroconym drzewie, którego rodzice spoczęli nieopodal. Pniami skierowani ku swemu osamotnionemu dziecku. Może koić swe myśli, ćwiczyć ciało, ale masz obowiązek stawiać się na eklezjach, czyli spotkaniach zgromadzenia. Gimnazjarcha nigdy nie zażąda od ciebie, byś wywiązywał się ze swoich obowiązków, mój synu. Ale zastosuj się do mojej prośby, bym mógł cieszyć się szacunkiem starszych zasiadających w Geruzji. Dobra. Nic nie ma więcej. No i mamy kolejny garnizon. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, to jest gdzieś tam jeszcze dalej. Dobra. Chodź tu, Senu. Kurde, ile tu łazi, tak totalnie nie wiadomo po co.
Na razie to ja chcę podkrywać sobie wszystkich, nie? Tu jest skarb. Tak jak myślałem, nie? Ten gościu gdzieś tam na końcu siedzi w ogóle. Totalnie z dupy, nie? Mamy dwa skarby, jeśli się nie mylę. Jeszcze dziś powinien być jeden. Czy ja muszę ich wszystkich tu wykosić, tak szczerze mówiąc? Mamy raz. No tu gdzieś jeszcze powinien być jakiś skarb. Dwa. A nie, mamy trzy, dobra, okej. Mogę po prostu po tego ziomka pójść? Po te trzy skarby? Chyba mogę, nie? Nie stoję na przeszkodzie. Poza tymi gościami tutaj. No tego, kurde, tu jest koleś, którego nawet nie zauważyłem, nie? No, sarąbiście. Okej. Pałac Królewski, kurka woda. Tędy powinienem wejść. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tu jakoś powinien się dostać przez tę dziurę. Jak na dół. Dobra, no wziąć stąd po prostu te skarby i jalo, nie? Dwa na trzy. Dobra, i ten trzeci skarb był gdzieś tam. Ale żeby go zdobyć, to musimy stąd wyjść, nie? Nie ma tu sensu zabijać wszystkich po kolei, bo w niczym mi oni nie przeszkadzają w tej chwili. Tak jak patrzę. Warto ściągnąć tylko tych, którzy są na mojej drodze, nie? Dobra. Teraz przejdźmy sobie tutaj i spróbujemy się wybić tamtym oknem. A, to nie jest w tym budynku w ogóle. To jest w tamtym, okej. Okay. To nie będziemy się wbijali tym oknem, spróbujemy przejść tutaj jakoś.
Okej, Senu, ty mi powiedz, czy tu jest jakieś wejście? Takie, żebym mógł sobie wejść po prostu do budyneczku. Przez jakieś okienko. Czy muszę wejść po prostu obok jakiegoś gościa? Chyba muszę wejść obok jakiegoś gościa. To jest w ogóle typek jeszcze. I tam. Niestety, trzeba przejść którymś z wejść. I nic na to nie poradzimy. To wygląda. Dobra, ten gość tu samotnie stoi, nie? No to... Chyba masz ziomek pecha, nie dzisiaj. O, albo i nie masz pecha, bo akurat się odsunąłeś. W sumie wygrał pan życie na loterii. No i dobra. Włazimy na górę i idziemy po nasz główny cel, nie? Ta mapa jest kurde ogromna, jestem już kurde... Tak niedaleko rozwiązania zagadki, przynajmniej tej pierwszej, mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec w ogóle tej gry, nie? No bo to by było głupie. Cztery osoby chyba nie żyją z tych wszystkich typów. Jeśli dobrze liczę, o tu są jeszcze jakieś goście. Ja się tu w ogóle dostanę na piętro niżej? Aha, chodzisz na teren śledztwa. Looks important. Looks important. Locked. These are the rooms of the royal scribe. Rządy spisywane przez królewskiego skrybę. Okej. Looks important. Locked. Potrzebny przedmiot do interakcji. O kurde. Tam coś jest jeszcze na górze. Key. Dobra, mamy klucz. Nie skojarzę do tego. Ta. No to nice. Official papers. This chest belongs to the royal scribe himself, Eudorus. Huh? A false bottom. A letter. Esteemed Ibis, the Pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the Heron was but the first. Two from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadius is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Ow. Stamp to the seal of the snake. The snake is Eudorus, the royal scribe. I have said that the royal scribe is often at the bathhouse. I will kill that naked ear that Eudorus there. Ja się zastanawiałem w sumie, jak oni tu wchodzą do tego pomieszczenia, nie? You're finished.
Aha, bo oni się tu porespawnowali chyba z ekpicie zamiast. Serio by się tu porespawnowaliście, typy? I can hit the target. No, you can't. Gdzie to jest? To jest tu. To ja nie muszę tu już chodzić przecież po tej miejscu, co mam wszystko odkryte. Nie ma sensu tam łazić po tamtej miejscówce, jak tam wziąłem, zabrałem wszystko. No tu już jest gotowe niby, nie? Ten obszar. Można się zaktualizował. W ogóle patrzcie, nie? Te cztery osoby są już martwe, nie? Podczas pamiętnej nocy w świątyni Bajek starał się odkryć prawdziwą tożsamość węża. Wprawdzie wszyscy zamaskowani są winni, ale to właśnie wąż odebrał życie Kemu. Wreszcie morderca jest w zasięgu Bajeka. No patrzcie, ten koleś już nie żyje. Ten koleś też nie, ten i ten też nie. Więc został tylko ten typek, nie? Wąż. I to jest koniec tej historii, nie? Jestem ciekaw, co będzie dalej, nie? Bo gra jest naprawdę spoko, nie? Tylko ta historia mi się wydaje, że jest za krótka, nie? To tak mocno. Po co wchodzisz mu na głowę, jak masz tam zaskoczyć? Παύλε, αμελή άνθρωπε, ού κοράν δίνασε. Βχόντζιμε. Τα μέχου, σε τεπεν ρε, σε γερίε, τχέρπα. Νο, τσικάβε, έγινε να το δρόβεις, ναι. Aristo is taking Eudoros to court for plagiarism. I love Camus. Chooses his horses badly. The building alone is worth. Have you seen his everything wife? To look your liking, my lord? Look at that expansive ceiling. The water is a bit simply divine. Such incompetence. My lord, are you properly served? Quite. Ptolemy is a Simonides, you have consumed too much wine. I have, the and I will again. Would have had I not, would our pharaoh be any less a goose? Eudoros is here again. Muszę wejść na górę. His skin affliction is an endless source of discomfort. I suspect he comes here principally to ogle naked boys. As do we all. Don't hurt anyone, right? No i dobra. Ten koleś jest tam, no ja muszę tu przejść po prostu. Shit. Może pójdę tędy. Can I do anything for you, my lord? Guards here are vigilant. Serio? Było tak proste? No nie było takie proste w sumie. Ukryte ostrze. Tyle, że straciłem chyba palec. Z tego co widziałem. Die! And be done with it!
May the gods curse you. What cause have you to kill me? It was you who murdered my son before my eyes! You are a fool. At the temple! In Siwa! That forsaken shithole? I had nothing to do with that disaster. It is too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? The snake will never die. Jak to nie? W Harrym Potterze też umarł wąż. Fuck. Son of Apep. The Lord of the Duat awaits. Czy my teraz będziemy musieli stąd uciec? Cieknij z łaźni, dobra. Eudoros killed! Oh, their gods! He's been murdered! Look at the blood! But he was so handsome! It's Eudoros' poor soul! No, tu była w ogóle ta drabina, nie? Any luck? Hang on! Not a thing. Yeah, gently. Oni mnie teraz rozpoznają, to trochę głupie. Ale już mnie tu nie ma. Ej, serio nie mamy palca, lol. To nieźle. Dostałem jakieś odzienie. Ręcznik z łaźni. Mogę tak chodzić? Ja pierdzie. Ja no wolę normalnie. Bo logiczne, nie? I coś jeszcze dostaliśmy, tylko... Coś możemy wytworzyć chyba. Nie. A, tu, dobra. Okej. Okay. I łuk jeszcze jakiś mam też. Jeden punkt zdolności. Tu w ogóle rozdałem ostatnio 4 mam. Eudoros, królewski skryba na dworze Plody. Eudoros był jednym z pociągających za sznurki u boku faraona. Zginął w luksusowej łaźni od ciosu ukrytym ostrzem, który Bajek niedawno zdobył. Dało mu się częściowo zemścić. Bajek stracił serdeczny palec, ale czy Eudoros rzeczywiście był wężem X-Layla? Nie wiem, o co chodzi z tym X-Layla, żeby to wcisnąć. Ale... Skoro mamy zrobiony ten quest, to możemy teraz pójść tu. Do naszej żony. I z nią pogadać. I zrobimy to jeszcze sobie w tym odcinku. Muszę też ogarnąć sobie wszystkie te... Tam jest w ogóle jakiś quest jeszcze, czy coś, nie wiem, o co chodzi. A miała nie wyłazić spod ziemi. My dearest. The snake, Gennadios, are dead. No nie, bym tego taki pewny, bo... He died flailing in the baths. I wish I had been there.
wife. My wife. No ale czy na pewno, bo tak jak wejdziemy w nasz ekwipunek i w cele, to tak nie za bardzo. Dopiero się rozkręcam. Okej. Okay. Wychodzimy za nim, usta coś czuję. Wiedziałem. Dee. Hey, I was wondering if I should pull you out. Your adrenaline and BP are elevated and it's affecting your heart rate and hormonal markings. Serotonin and oxytocin in particular. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? Bayek's wife. I can feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no! If you do it there, well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. What is it? The bleeding effect is leading me to Aya. Oh, great. More fuel for your superhero complex. She's down there. My turn for a leap of faith. Leap of what? Damn, that's cold. No, Masio. I was right, she's here. Oh, there you are, thank God. Whoa. I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Leela. We need to report. Not yet. Not yet? So when? Well, I can't chew my way out of here. Co, musisz się wspiąć, nie? What are you doing now? Climbing. And it's hard, so uskuti, will you? Fine. Let me know when you get to the top. Dobra. Wydostańmy się stąd. No nie powinienem iść po tym gzymsie, który tam jest? Właśnie. Dobra. Ale jest winna kobieta. I'm going back in. Why? I took a DNA sample from Aya. I want to see her memories. Look, I get that you're excited, but the more risks we take, the worse things could go for us. It's my dream on the line here. Let me do this my way. Damn it, my papers went everywhere. Whoops, anything important? Yeah, the notes on the Animus. Okay. Chyba muszę zejść, nie? To. The genetic sequencer blueprint. Never got the creases out. Miałam te kartki pozbierać, czy nie? Jakieś tam znalazłem, nie? I przez to, że mapa jest niedostępna. Dobra, wracamy. Adding Aya's DNA to the chamber. It'll take time to sequence. You won't be able to sync with her memories right away. Leela, something else you should know. Since you're mixing gene sequences in an uncontrolled manner, the transition between memories will likely be unpredictable. I'm comfortable with unpredictability. Yeah? Well, I'm worried. You always are. Wracamy do Animusa. To teraz będziemy grali jego żoną?
Pok. Mnie się podoba ta część w sumie. Nie jest taka zła. Były gorsze. I told you! The Animus hasn't finished interpreting Ayat's DNA yet. Fine, fine. Co będziemy teraz tak tkwili w tym? What is it? The snake. What if he was not the last? Of course he was the last. They are all dead. Justice is done. If there's any question, Apollodorus will know. He knows all. And where will I find this man who knows so much? He is with Cleopatra. But find his man first near the Hippodrome. Hey! No i kurde, wiedziałem, że to jeszcze nie może być koniec. Enjoy the hippodrome. Don't lose all your money at the races. Dobra, ale jest to koniec tego odcinka. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę i subie na kanale, jeżeli jesteście nowi, oczywiście z dzwoneczkiem. Wbijajcie w linki w opisie i na streamie. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro w następnym odcinku. Cześć, hej.